Celne, prostopadłe zagranie. Jest! Jest! Pierwsza w tym meczu bramka! No to mamy 1-0. Ładna piłka w uliczkę. I oto z piłką Neymar. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Przechwyt. Dobre zachowanie. Mija teraz bez kłopotu. Co teraz zrobi? Jest! Dwie bramki przewagi! A ledwie chwilę temu świętowane było prowadzenie. 2-0. Gramy dalej. Sanchez. Złapią kontakt. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Kefren Thuram. Lions w ataku. Czy zagrożą rywalom? Dobra interwencja teraz, a wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. I João Cancelo przy piłce. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Tonali ma piłkę. Tonali. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Szansa na gola. O, to musi wpaść. I gol. Kontaktowa bramka. No, teraz nic już nie jest pewne. A zatem mamy wynik 2-1. Neymar. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Sanchez. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Teraz Hugo Sanchez. Minął teraz, ładnie. Wissam Ben Yedder. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Krótko rozegrana piłka. Niecelnie teraz podaje. Możemy już chyba podsumowywać tę pierwszą połowę, która na razie kiepsko się układa dla gospodarzy. Cóż, na tę chwilę przegrywają jedną bramką, ale też widać, że z przodu prezentują się przyzwoicie. Popatrzmy, ależ teraz okazja. Szansa, będzie remis. Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Znowu mają piłkę.
Teo Hernandez. Do Marquinhosa. Lions dobrze w ataku. Może być groźnie, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Ma trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Sanchez. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Uwaga, okazja na prowadzenie. Doskonale się ustawił. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Wreszcie okazja, aby objąć. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Żaden z zespołów nie wypracował optycznej przewagi, co zresztą potwierdza statystyka posiadania. W bramkach w tej chwili też mamy porówno i nawet jeśli są okresy, kiedy jeden z zespołów przeważa, to obecny wynik dobrze oddaje przebieg spotkania. Ależ pewnie teraz wyczuł moment idealnie. No tak, oczywisty faul, sędzia dyktuje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Richarlison. I co teraz zrobi Ben Yedder? Po tej interwencji piłka nadal w grze. Nic z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Naprawdę wyborna interwencja, Tomku. Tu przecież praktycznie musiał być gol, a tymczasem dalej remis. Fikayo Tomori. Tonali. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Uwaga, będą prowadzić. Ależ to ładnie zneutralizował. Kefren Thuram. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Na 11 metr z rogu. Główka, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Nic z tego nie będzie. Przy piłce Pirlo. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. David Beckham. Dream Destroyers odważnie teraz atakują rywali. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Popatrzmy. A więc bramka. Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Strata teraz. Paul Pogba. Andrea Pirlo. Ładne teraz zagranie, za plecy obrony. Szansa teraz na wyrównanie. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę.
Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Plata. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Andrea Pirlo. João Cancelo. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Piłkę ma teraz Paul Pogba. Za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. David Beckham. Ależ Andrea Pirlo przewidział teraz, w jaki sposób zagra przeciwnik. Bez problemu odbierają piłkę. Ben Yedder kontroluje piłkę. Ojej, źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Sandro Tonali. Forlan. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Gianluca Zambrotta. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Może im dać prowadzenie! Dziewięćdziesiąt minut nie przyniosło nam rozstrzygnięcia. Zaczynamy więc pierwszą połowę dogrywki. Czy może teraz doczekamy się przełomu? Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Moussa Diaby. Znowu Pirlo. Tak się powinno stopować ataki rywala. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Piłkę ma teraz Paul Pogba. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Adama Traore kontynuuje akcję. Bardzo dobry, skuteczny blok. Paul Pogba. Ben Yedder. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Nie ma bramki, za to jest rzut rożny. Szybko wykonany stały fragment, już grają. Strzela teraz! Świetnie się teraz rzucił i to wyjął. Nie ma wrzutki w pole karne. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Okazja, jak marzenie. Aj, doskonale zachował się teraz Maignan. I to już wszystko w pierwszej połowie. Właśnie usłyszeliśmy ostatni gwizdek. Zaczęliśmy właśnie drugą połowę dogrywki. A
Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Chyba będzie gol. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. João Cancelo. I bardzo dobrze. Da im teraz remis. Co za blok. João Cancelo ma piłkę. Dobrze to teraz robi. Było naprawdę niebezpiecznie. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. David Beckham. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Teo przy piłce. Beckham teraz z piłką. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Kiepskie zagranie teraz. Piłkę ma Córdoba. Ma teraz szansę na gola. Tak jest! Piłka ląduje w bramce. Niesamowity finisz. Wszyscy już się tu szykowali do rzutów karnych, ale chyba nic z tego. Ten gol daje im prowadzenie tuż przed końcem dogrywki. Jeśli tylko wytrzymają, już za moment będzie po wszystkim. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Złapią kontakt. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i Celne, prostopadłe zagranie. Jest! Jest pierwsza w tym meczu bramka! Co teraz zrobi? Jest! Dwie bramki przewagi! A ledwie chwilę temu szansa na gola! O, to musi wpaść! I gol! Kontaktowa bramka! No, teraz nic już nie jest pewne. Szansa! Będzie remis? Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka! Sytuacja. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? A więc bramka. Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Szansa teraz na wyrównanie. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w... Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Chyba będzie gol. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Piłkę ma Córdoba. Tak jest, piłka ląduje w bramce.